Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panowie Burmistrzowie, w zastępstwie Pana Komendanta Marka Przystasza mam zaszczyt zaprezentować Państwu sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2016. W dniu 14 listopada 2007 roku Rada Miasta Sanoka na podstawie uchwały nr 23/123/07 utworzyła Straż Miejską, która rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2008 roku. Działania funkcjonariuszy zostały ukierunkowane na poprawę porządku publicznego, podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej, ekologię oraz profilaktykę wychowawczą wśród młodzieży. Straż Miejska w Sanoku, pamiętając o służebnej roli wobec społeczeństwa, stara się pokazywać społeczeństwu, że strażnik nie musi być kojarzony z karą, ale przede wszystkim z instytucją, do której można się zawsze zwrócić o pomoc. Podejmowane działania przez Straż Miejską wynikają z ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz o funkcji, jakie pełni ona w lokalnej społeczności, a mianowicie ochronnej, związanej z utrzymaniem porządku i spokoju na terenie gminy, porządkowej, to jest egzekwowanie, przestrzeganie przez społeczność lokalną przepisów prawa w zakresie porządku publicznego, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, prewencyjnej, stałe patrolowanie ulic, osiedli, realizacja zgłaszanych interwencji w zakresie ochrony porządku publicznego, profilaktycznej, zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym, prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, społeczno-administracyjnej, współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami państwowymi, to jest Policja, Straż Ochrony Kolei, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna, samorządami i organizacjami społecznymi. Integrująca społeczność lokalną poprzez udział w imprezach sportowych, kulturalnych, charytatywnych organizowanych przez miasto, organizacje społeczne oraz szkoły. Stan etatowy Straży Miejskiej na dzień 31 grudnia 2016 roku to 12 etatów. Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się jeden samochód, środki łączności radiowej, sprzęt komputerowy i fotograficzny, podstawowy sprzęt do wyłapywania psów, to jest klatka, chwytak, siatka, środki wyposażenia osobistego funkcjonariuszy, to jest pałki służbowe, środki chemiczne obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, przedmioty przeznaczone do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej oraz kajdanki zakładane na ręce. W roku 2016 patrole Straży Miejskiej przeprowadziły 3585 interwencji własnych oraz 469 interwencji podejmowanych wspólnie z patrolami pełnionymi w patrolach łączonych z funkcjonariuszami policji, co daje łącznie 4054 interwencje. W porównaniu do lat poprzednich ilość interwencji utrzymuje się na podobnym poziomie, około 4000 rocznie. W wyniku przeprowadzonych działań nałożonych zostało 350 mandatów na łączną kwotę 31 270 zł. Oraz zostało wszczęte 319 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Wynikiem przeprowadzenia postępowań wyjaśniających było skierowanie 252 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sanoku. Łącznie zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia w stosunku do 2642 osób. W roku 2016 patrole przeprowadzono 947 patroli samodzielnych oraz 85 patroli wspólnie z funkcjonariuszami policji oraz 4 patrole ze Strażą Ochrony Kolei. Na ogólną liczbę interwencji, to jest 3311 zgłoszonych przez mieszkańców naszego miasta, co stanowi 57% wszystkich interwencji. Zgłoszenia, które wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej w 2016 roku, najczęściej dotyczyły wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. To jest, było tego 993. Ponadto wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 178, wykroczeń wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 364,
Wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 99, wykroczeń przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej 101 interwencji, wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej 350, wykroczeń określonych w aktach prawa miejscowego 36 i pozostałych interwencji 208. Rok 2016 to kolejny rok, w którym duży nacisk w działaniu Straży Miejskiej skierowany był na sprawy dotyczące terenów miasta pod kątem czystości oraz estetyki. Strażnicy przeprowadzili 134 kontrole posesji pod kątem utrzymania porządku i czystości, w szczególności posiadanie przez właścicieli tych nieruchomości umów na wywóz nieczystości cieków. W wyniku przeprowadzonych kontroli zostało nałożone 34 mandaty karne. Sporządzono 8 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego w Sanoku. Ponadto w 31 przypadkach, gdzie stwierdzono nieprawidłowości, przekazano te sprawy Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska celem wyjaśnienia. W kilkunastu przypadkach, gdzie stwierdzono niewielkie uchybienia, zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia, a po którym w odstępie kilku dni dokonano ponownej kontroli i wszystko zostało tam już poprawione do stanu zgodnego z prawem. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali również kontrolę nieruchomości pod kątem wypalania odpadów niedozwolonych na terenie nieruchomości i w piecach centralnego ogrzewania. Kontrole odbywały się na podstawie zgłoszeń oraz na podstawie obserwacji strażników podczas rutynowych patroli. Łącznie przeprowadzono 23 takie kontrole. W wyniku tych działań zostało nałożone 2 mandaty karne oraz zastosowano kilka pouczeń. W 2016 roku zostało podjętych 76 interwencji, które dotyczyły spraw związanych z utrzymaniem zwierząt. Podczas wykonywania patroli funkcjonariusze ujawniali przypadki, w których właściciele psów nie zachowywali należytych środków ostrożności przy ich trzymaniu. Interwencje te zostały zakończone przez pouczenie 65 osób, nałożenie mandatów karnych dla 7 osób oraz skierowanie 4 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sanoku. Patrole Straży Miejskiej interweniowały również w przypadkach tzw. bezpańskich psów. W roku 2016 na terenie miasta wyłapano łącznie 95 psów. Dla porównania w roku 2015 było to tylko 23 przypadki tych psów. W tym strażnicy wyłapali i umieścili 27 psów w boksach należących do Sanockiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Właścicielom przekazano 22 psy, a 46 psów zostało wyłapanych przez lekarza weterynarii, po czym zostało przewiezionych do schroniska dla zwierząt w Lesku. W miesiącu wrześniu prowadzono kilkakrotnie kontrolę osób sprzedających trzodę chlewną na placu targowym przy ulicy Targowej w związku z wystąpieniem na terenie Polski ogniw tzw. afrykańskiego pomoru świń. W swoich działaniach Straż Miejska prowadzi systematyczne kontrole przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania te obejmują kontrolę miejsc, w których często dochodzi do spożywania alkoholu. W związku z powyższymi działaniami udzielono 554 pouczeń, nałożono 134 mandaty karne oraz skierowano 129 wniosków o ukaranie do sądu. Ogółem w roku 2016 139 razy sytuacja wymagała podjęcia działań polegających na przewiezieniu osoby nietrzeźwej na szpitalny oddział ratunkowy, do pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, schroniska świętego brata Alberta lub do miejsca zamieszkania. W okresie sprawozdawczym nastąpił pod tym kątem znaczący wzrost o 148% w porównaniu do roku 2015, gdzie takich interwencji łącznie było tylko 56. Straż Miejska umożliwia również przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przy pomocy urządzenia alkoholu. W roku 2016 do Komendy Straży Miejskiej często zgłaszały się osoby chcące poddać się temu badaniu. Szczególnie duże zainteresowanie ze strony mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie miasta obserwuje się w okresach świątecznych oraz przy okazji długich weekendów. W okresie jesienno-zimowym Straż Miejska prowadzi działania pod nazwą Bezdomny. Strażnicy podczas służby patrolowej kontrolują miejsca grupowania się osób bezdomnych na terenie naszego miasta, to jest klatki schodowe, piwnice budynków, pustostany, tereny nad Sanem, park miejski. Działania te doprowadziły do umieszczenia 5 osób w domu opieki Towarzystwa Pomocy imieniem świętego brata Alberta w Sanoku.
Należy tutaj zaznaczyć, że aby taka osoba w ogóle mogła być umieszczona w schronisku, musi na to wyrazić zgodę. Niestety bardzo często patrole spotykały się z odmową ze strony osób zainteresowanych. W takim przypadku miejsce noclegu jest takiej osobie jest monitorowane. Patrole sprawdzają to miejsce częściej. Należy zaznaczyć, że w 2016 roku była też jedna interwencja, gdzie podczas takiej kontroli na ulicy Mostowej w Pustostanie zostały ujawnione zwłoki mężczyzny bezdomnego, który właśnie odmówił przewiezienia do schroniska brata Alberta. Ponadto w okresie zimowym funkcjonariusze Straży Miejskiej kilkukrotnie udzielali pomocy kierowcom, którzy mieli problem z odpaleniem silnika z powodu silnych mrozów. Straż Miejska zobowiązana jest do informowania kompetentnych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach, dlatego do wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych czy innych instytucji przekazywanych były informacje w sprawach nieprawidłowego oznakowania dróg, uszkodzenia nawierzchni, zabezpieczania studzienek kanalizacyjnych i burzowych, awarii o sygnalizacji świetlnej i drogowej. Ogółem przekazano 121 takich zgłoszeń innym podmiotom. Ponadto w roku 2016 zostały podjęte 4 interwencje polegające na zabezpieczeniu miejsc zagrażających bezpieczeństwu w komunikacji. W roku 2016 przeprowadzono 52 kontrole posesji pod kątem ich prawidłowego oznakowania zgodnie z ustawą. W większości z kontrolowanych posesji posiadały prawidłowe oznakowanie, zaledwie w jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie do sądu rejonowego. Zastosowany środek wychowawczy w postaci pouczenia, który strażnicy zastosowali podczas pierwszej kontroli, okazał się w tym przypadku mało skuteczny, gdyż właściciel posesji przez kolejne miesiące nie oznakował jej zgodnie z obowiązującym prawem. Cykliczne prowadzone są też działania pod kryptonimem Wagarowicz, podczas których patrole często zwracały uwagę na osoby uchylające się od obowiązku szkolnego. W przypadku ujawnienia uczeń doprowadzony był do placówki oświatowej lub do osoby pełnoletniej. Informacja ta była wtedy także przekazywana do sekretariatu szkoły. Ponadto w okresie wakacyjnym Straż Miejska bierze udział w zabezpieczeniu porządku i spokoju publicznego podczas zajęć organizowanych w ramach programu Wychowawca Podwórkowy oraz prowadzonej przez Straż Miejską akcji Bezpieczne Wakacje. W ramach wyżej wymienionych działań strażnicy podejmowali działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży spędzającej czas na terenie miasta Sanoka. Zadania te były realizowane poprzez patrolowanie terenów placówek oświatowych, boisk szkolnych, placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych. W roku objętym sprawozdaniem strażnicy wzorem lat poprzednich prowadzili zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Dla młodzieży z szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej za przestępstwa i wykroczenia. Prowadzący funkcjonariusz te zajęcia przybliżył młodzieży zagadnienia dotyczące negatywnych skutków zażywania środków odurzających, narkotyków, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. Natomiast dla dzieci szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przeprowadzono zajęcia, podczas którym przybliżono dzieciom zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz niebezpieczeństwa, jakie niosą za sobą kontakty z osobami obcymi. Omówiono schematy działania w przypadku zagubienia się oraz bezpieczeństwa w lesie, nad wodą oraz w kontaktach ze zwierzętami. W roku 2015-16 przeprowadzono również zajęcia profilaktyczne dla młodzieży bursy szkolnej w Sanoku przy ulicy Chopina na temat substancji psychoaktywnych. Łączny czas przeprowadzonych zajęć to 63 godziny dydaktyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta, Straż Miejska często podejmowała interwencje dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Interwencje te były związane głównie z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami. Strażnicy reagowali również na sytuacje, w których kierowca w strefie płatnego parkowania, chcąc uniknąć opłaty parkingowej, zatrzymywał swoje pojazdy w miejscach do tego nieprzeznaczonych. To jest tereny zielone, parkingi należące do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz terenów wyłączonych z ruchu samochodowego. Ogółem w 2016 roku w tym zakresie przeprowadzonych zostało 1281 interwencji. Funkcjonariusze wystawili 1061 wezwań dla kierujących popełniających wykroczenia w ruchu drogowym.
udzielonej zostało 1141 pouczeń, nałożono 93 mandaty karne, 47 spraw zakończyło się sporządzeniem wniosku do sądu. Ponadto, działając w oparciu o artykuł 50a prawa o ruchu drogowym, strażnicy usunęli z dróg publicznych 8 pojazdów, w których stan wskazywał na to, że nie są użytkowane. Nagrania oraz obserwacja newralgicznych punktów miasta jest nieocenioną pomocą w działaniach prewencyjnych. Obecnie Straż Miejska posiada 91 kamer, w tym 13 nowych kamer miejskich uruchomionych w okresie sprawozdawczym. Umożliwiają monitoring ścisłego centrum, osiedli Błonie, Wójtostwo i Dąbrówka. Z zapisu monitoringów korzystają często funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, prowadząc dochodzenia w sprawach o wykroczenia i przestępstwa. Realizując zadania wynikające z porozumienia podpisanego pomiędzy burmistrzem miasta Sanoka a Komendantem Powiatowym Policji w Sanoku, w 2016 roku realizowano 95 wspólnych patroli, w tym 56 patroli z referatem patrolowo-interwencyjnym oraz 39 patroli z referatem ruchu drogowego. W 2016 roku z referatem patrolowo-interwencyjnym realizowano głównie patrole w sobotę w godzinach nocnych, natomiast w środę były realizowane patrole z referatem ruchu drogowego. W 2016 roku zostało przekazanych i zrealizowanych przez patrole Straży Miejskiej 177 zgłoszeń przyjętych od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Dyżurny Straży Miejskiej przekazał natomiast do dyżurnego Policji 49 zgłoszeń. W roku 2016 w ramach współpracy z posterunkiem Straży Ochrony Kolei w Zagórzu przeprowadzono 4 wspólne patrole pod kątem wykroczeń w obrębie przejazdów kolejowych oraz obiektów infrastruktury kolejowej na terenie miasta Sanoka. Ponadto udzielono pomocy funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei w przypadkach interwencji związanych z uniemożliwieniem przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy przejazdu składów towarowych ze stacji Sanok Główny na tereny zakładów 100 mil Sanok. Straż Miejska ściśle współpracuje z wydziałami Urzędu Miasta w Sanoku. Dla potrzeb urzędu zostało przeprowadzonych 81 konwojów dokumentów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej 63 razy asystowali przy czynnościach urzędowych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, 4 razy pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych i Obywatelskich oraz 17 razy podczas kontroli prowadzonych przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta. Dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w roku 2016 Straż Miejska ustaliła dane 513 właścicieli pojazdów, którzy uchylali się od opłaty związanej z parkowaniem w strefie płatnego parkowania. Ustalono miejsce zamieszkania 7 osób niedopełniających obowiązku nauki młodzieży w wieku 13-16 lat. Ponadto Straż Miejska dostarczała korespondencję dla potrzeb własnych oraz Wydziału Urzędu Miasta. Jak co roku wspólnie z funkcjonariuszami policji strażnicy brali aktywny udział w zabezpieczaniu uroczystości państwowych, kościelnych, zgromadzeń publicznych oraz imprez sportowych. Należy tutaj wymienić m.in. Dzień Żołnierzy Wyklętych, zgromadzenia publiczne z tej okazji, Drogę Krzyżową, wizytę Prezesa Rady Ministrów w Sanoku, Święto Flagi, Święto Konstytucji, Juwenalia Sanockie, uroczystości Bożego Ciała, 9. edycję Sanockiego Lata Podwórkowego, Jarmarku Ikon na Rynku, pikniku rodzinnego spółdzielni mieszkaniowej Autosan, pierwszego orszaku ze świątyni, akcji Znicz, biegu Sokoła, uroczystości odzyskania niepodległości, świątecznego konwoju Coca-Cola na Rynku, Wigilii na Sanockim Rynku oraz Sylwestra na Sanockim Rynku. Główne cele działalności Straży Miejskiej na rok 2017. Priorytetowym celem i zadania Straży Miejskiej to przede wszystkim ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz dbanie o estetykę, które chcemy osiągnąć poprzez eliminowanie dzikich wysypisk związanych z nieprawidłowym gromadzeniem i usuwaniem odpadów, egzekwowanie od właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku na terenie tych nieruchomości, kontroli posesji pod kątem wypalania substancji niebezpiecznych w kotłowniach przydomowych, dyscyplinowanie osób umieszczających plakaty i ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dziękuję bardzo.